Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy bardzo nietypowy epizod. Myślę, że też fajny, bo jesienną sesję zdjęciową. Będzie to sesja wykonywana tym razem nie z powietrza, tylko z poziomu gruntu. A powodem do tego mam właściwie dosyć egzotyczny powód, mogę powiedzieć, bo znalazłem obiektyw razem z aparatem Zenit 122. Znalazłem obiektyw też Zenita Helios. Jest to Helios 44 M5, ogniskowa 58 mm. Plus do tego przesłona, regulacja w zakresie od 2 do 16 powinien służyć genialnie do portretów. Zrobimy sesję portretową, ale też taką sesję na łonie natury. Przyszedł mi do tego adapter. To jest adapter na mikro 4/3 na mocowanie w aparacie, w Lumixie, także będzie fajna zabawa, myślę. I to, co jest też charakterystyczne, że Lumix ma współczynnik razy 2, czyli 58 razy 2, to jest 16. Będzie dosyć ciężko zrobić manualnie fajne, ostre zdjęcia, tym bardziej, że tutaj mamy ustawienia manualne, zarówno przysłony, jak i ostrości. Myślę, że całość zrobimy właściwie manualnie też. Czas. Jedyne, co mi może pomóc, jeżeli chodzi o elektronikę, to jest focus peaking, czyli zaznaczymy zaznaczenie na ekranie tych punktów, które są ostre. I myślę, że ta sesja też Was zdopinguje do tego, żeby trochę się ruszyć, żeby też zobaczyć, jak wyglądają jesienne klimaty, ale jak wyglądają też stany naszych szuflad i co tata, dziadek mają może w szufladzie, z czego można by skorzystać. Zaczynamy, będzie dzisiaj sesja POV, czyli zobaczycie dokładnie, jak ja wykonuję te zdjęcia i będą też na bieżąco rezultaty. Zatem do dzieła. Dobra, Taniu, popatrzymy jak ostrość. Parametry mamy dobrze ustawione. Ok. Spróbujmy troszeczkę z tej, jakbyś mogła się prze... Tak. Ok. Obróć się trochę, to nie? Trochę ciemno jest. Drugą cała się obróć. Jeszcze drugą, za mocno. Bardzo delikatne ruchy. Po 2 mm, dobra, w prawo i w lewo. I troszeczkę do mnie. Odrobinkę. Drugą. Przynieś. Przynieś patyczek. Dawaj. Dawaj patyczek. Ty? O, jaki ładny pies. Dobry. Co on tam widzi? Thank you.